I godzina 14:39 na naszych zegarach, a my teraz będziemy rozmawiać o kinie, będziemy rozmawiać o filmie. W naszym studio jest pan Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta, producent filmowy. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj przede wszystkim, wyjściem do naszej rozmowy jest pana najnowszy film. Mówię tutaj o Liczbie doskonałej. Liczba doskonała to film trudny, powiedziałabym trudny pod tym względem, że bardzo wymagający od odbiorcy, od widza, bo porusza tematy, myślę, że od których uciekamy często w swoim życiu, o których nie chcemy czasami rozmawiać, a one prędzej i później gdzieś nas dotykają. Czy pan się ze mną zgodzi? Z łatwością z tym, że ja bym nie chciał, żeby pani mi odstraszała widzów, mówiąc, że to jest trudne. No ale to jest poważne. No, jeżeli rzeczy poważne są trudne, a są trudne, no to trzeba to przyznać. Tak to jest, że zastanawianie się nad tym sensem naszego działania, naszego życia, naszego świata, no jest czymś obciążającym. I my dzisiaj jako cywilizacja weszliśmy w taki etap, jak to powiedział profesor ksiądz Halik, pełnego brzucha. I wtedy nie chce się mówić o sprawach ostatecznych, eschatologia schodzi gdzieś daleko. Ja z kolei poczułem taką szczerą niechęć, no wręcz wrogość ludzi formacji marksistowskiej, a ci jednak w kulturze dzisiaj rządzą, że tutaj mówię o sprawach metafizycznych, a przecież dzięki XIX wiekowi, Feuerbachowi, Engelsowi, Renanowi i innym udało się tą całą metafizykę gdzieś wypchnąć poza horyzont. Tymczasem ja do tego wracam, no nie ja jeden do tego wracam, ja myślę, że metafizyka jest pewną potrzebą naturalną, potrzebą człowieka, wyjście poza świat materialny i ten domysł, że tam jakiś sens się jeszcze kryje dla nas niedostępny. No i tak już mówię takimi górnolotnymi słowami, ale no takie napaści mnie też spotkały, takie wyrzuty, że zajmuję się czymś bezprzedmiotowym, dlatego filmu nie dopuszczono do Gdyni, że to jest nie temat na dzisiejsze czasy. Krytyk polityki, przecież bardzo światłego pisma, wskazuje mi, jakie tematy są słuszne. Tak samo zresztą jak twórcy Oscarów mówią, że musi być o prześladowaniu mniejszości seksualnych, etnicznych i tak dalej. No, wszelki pomysł na to, że coś w sztuce być musi, jest już pomysłem fałszywym. Nie należy tego podpowiadać. Wymienił pan amerykańską nagrodę, mówię oczywiście o Oscarach. To już jest chyba w takim krzywym zwierciadle nawet trochę, możemy powiedzieć, bo to, jakie oni mają wyśrubowane, w cudzysłowie wielkim oczywiście, normy i to, jakie filmy dopuszczają. No mnie na przykład bardzo zdziwiło, z jednej strony po prostu się uśmiechnęłam, że Wołodymyr Zełenski nie mógł wystąpić podczas gali Oscarów, ponieważ jest wiele konfliktów na świecie i że nie możemy nobilitować ani w żaden sposób kłaść dużego nacisku na to, co się dzieje w Europie i nie został dopuszczony na przykład do głosu. Więc ta poprawność polityczna jest bardzo dominująca, ale z drugiej strony ludzie po prostu na nią się godzą i nie ma buntu, nie ma sprzeciwu jakiegoś. No tak, ale jest spadająca oglądalność na szczęście i to świadczy o tym, że atrakcyjność Oscarów zmalała. Ja oczywiście bardzo chętnie bym dostał Oscara, nie dostałem. Natomiast ja się zawsze pytam moich kolegów, studentów, czy wy naprawdę sytuujecie w Ameryce takie źródło dobrego gustu? No, no i nie, się okazuje, że raczej nie. Jeśli ja powiem damie, że jest ubrana jak Amerykanka, to to nie jest dobry komplement. Jak ktoś powie, że mam mieszkanie takie w amerykańskim stylu, to my znamy ładniejsze mieszkania. Więc skąd się to wzięło, że nagle w filmie przypisujemy Amerykanom, że są wyrocznią? Po co zrobić z nich wyrocznię? Oni mają swojego Oscara dla siebie. A my w Europie mamy inne festiwale, inne kryteria i myślę, że warto przy tym zostać. Powiedział pan o festiwalu w Gdyni na samym początku naszej rozmowy. Jak pan ocenia, jak ten festiwal się zmienił w ostatnich latach? Jakie pan ma odczucia? Próbujmy, festiwal jest festiwalem ministerialnym przede wszystkim. Taki był to jest jego grzech u narodzin. I jest taki jak każdy z jego kolejnych dyrektorów, który jest całkowicie zależny od tej władzy, która na ten festiwal łoży. Więc on jest festiwalem nienaturalnym. Wszystkie inne festiwale polskie, takie jak właśnie
no chociażby Festiwal Warszawski, to jest pan Laudyn, Festiwal Nowe Horyzonty, to jest Gutek, jeżeli patrzymy Kamerimecz, to jest Żydowicz. To są wszystko festiwale, które mają wyraźnie swojego przywódcę i jego gust na tym festiwalu ciąży. No a na festiwalu w Gdyni, no to tak jak mianują dyrektora, to potem dyrektor robi to, co mu tam sugerują. No i widać, akurat ja się nie znalazłem już dwukrotnie na tym festiwalu. Zabolało pana to, że się pan tam nie znalazł? Zasmuciło mnie to w jakiś sposób, bo tak zrozumiałem, że ten porządek, do którego, pewien porządek świata, którego przywykłem, już nie istnieje. Bo gdyby istniał, to bym się znalazł prawdopodobnie. Niezależnie od tego, czy zrobiłem film lepszy, czy gorszy. Ale zastanawia mnie to, co pan powiedział. Powiedział pan, że to jest festiwal ministerialny. To ta władza raczej powinna doceniać, przynajmniej mówię o liczbie doskonałej, ten film, czy w tym kierunku idące kino. Nie odczułem tego specjalnie. To tyle słowem wstępu, opowiedzmy o samym filmie, bo skupmy się na tym. Andrzej Seweryn, młody Jan Marczewski, geniusz matematyczny Andrzej Seweryn, zblazowany, chyba możemy takiego słowa użyć, dojrzały mężczyzna. Czemu postanowił pan te dwa światy akurat ze sobą zbierać? I takie światy. Bo wypatrzyłem taką kontynuację, która jest między tymi pokoleniami. Człowieka, który postawił na ten świat konsumpcji i osiągnął wszystko, co w nim można osiągnąć, i jest bankrutem, dlatego że, tak się okazuje, no nie właśnie, kochał. No właśnie. A okazuje się, że chyba zostaje po nas tylko to, cośmy kochali, i tylko to kochanie się liczy, a cała reszta, ten jego sukces materialny, władza, którą uzyskał, kobiety, które podbił, to nic nie miało, na koniec życia nie ma znaczenia. I to jest takie dydaktyczne przesłanie. No, które chciałem zderzyć z takim programowym egoizmem człowieka, który tak ceni sobie wolność, że nie chce się w nic zaangażować. To jest dość powszechna dzisiaj postawa, bardzo lansowana w mediach, tych wszystkich mediach, które wskazują na sposób życia. Przez wielu różnych coachów to jest tłumaczone, że trzeba siebie realizować. Nie daj Boże się poświęcić, nie daj Boże. No to mi wytyka Gazeta Wyborcza w takiej bardzo negatywnej recenzji, że tam jest mowa o poświęceniu. Jakież to poświęcenie, tam akurat kobieta chce jakby wyrwać mojego bohatera z jego takiego egoistycznego zamknięcia. A recenzent wpisuje to z ironią, że to jakaś fałszywa Matka Teresa z Kalkuty, bo kto słyszał się poświęcać dla drugiego człowieka? Przecież to jest sprzeniewierzenie się sobie. No, mamy tutaj konflikt światopoglądowy i dlatego właściwie się cieszę, że mogę w tym konflikcie swoje słowo powiedzieć. Jak ludzie zechcą to zobaczyć, to wtedy może zdobędziemy parę argumentów, że to nie jest dobry pomysł na życie ten, który jest dzisiaj powszechnie lansowany. Mówi pan o tym, że ta Gazeta Wyborcza, już który drugi raz pojawia się w trakcie naszej rozmowy, uważa pan, że naprawdę media dzisiaj, te pisane przede wszystkim, kształtują tak opinię publiczną, a przede wszystkim młodych ludzi? Bo ja mam wrażenie, że jednak trochę się od tego odwracają ludzie, że bolą sami pójść, doświadczyć, a przede wszystkim to młode pokolenie, które zupełnie skupione jest na takich fleszach, które gdzieś im po prostu się pojawiają na tych wszystkich portalach i mediach społecznościowych. Tego to nie wiem. No, musimy się dowiedzieć z badań socjologicznych, jaki wpływ ma ta prasa pisana. Ja jeszcze ją czytam i akurat jeszcze Polityka mi dość mocno dołożyła. To tam się właśnie pojawiła sugestia, o czym filmy być powinny, co jest dosyć kuriozalne, jak na bardzo liberalne pismo. Ale wyrzucam je, że nie zajmuję się patriarchatem i paroma innymi rzeczami, które są w tym sezonie obowiązujące. To jest oczywiście obraz takiej kultury, która się wyjaławia sama z siebie, przez to, że stara się być poprawna politycznie i jednocześnie ideologicznie być monolitem, nie dopuszczać tego, że w jakiejś sprawie można mieć dwa różne zdania. Ale jaka będzie młodzież, co młodzież zainteresuje, sam tego nigdy nie wiedziałem, nie wiem i czasem się tego dowiaduję. Wiem tylko, że film dzisiaj już nie żyje tym przeklętym życiem motyla, jak było, kiedy zaczynałem swoją karierę. I mówiło się, że dwa tygodnie po premierze filmu już nie ma, jest pogrzebany na zawsze. Potem pojawiła się telewizja, która go odnowiła, a potem się pojawiły te wszystkie media, które błogosławię, chociaż niestety one stwarzają gorsze warunki oglądu, bo to tak na jakimś tablecie, komputerze, ktoś wśród gwaru rozmów
ogląda mój film, no ale lepiej, że go ogląda tak niż nie, żeby go nie oglądał wcale. Uważa pan, że dzisiejsze środowisko kinowe, filmowe, artyści, którzy są związani z tym światem filmowym, tak jak pan mówi, ulegają bardzo tej poprawności politycznej, że trudno jest się przebić z pomysłem po prostu swojej wizji świata. Nieważne nawet dokładnie, czy ona będzie wpisywała się dokładnie w ten dyskurs, ale jednak z czymś naprawdę, naprawdę niezależnym, że to jest bardzo trudne dzisiaj w Polsce. Zawsze było trudne i dzisiaj jest bardzo trudne, dlatego że jednak jest jakiś monolit, który się wytworzył. Taka jednobiegunowość kultury. Kto go wytworzył, panie reżyserze? Myślę, że sami ludzie wytwarzają to, że się gdzieś taka koteria skleja ze sobą. I to już w okresie międzywojennym też była taka tendencja. Polska jest nie dość wielkim krajem, żeby mieć taką polaryzację wielu ośrodków. No a ostatnie 7 lat raczej skonsolidowały tę orientację, o której teraz mówię, z pewnym żalem, bo ta orientacja dość chętnie mnie odrzuca. To taka smutna konstatacja tego, co się dzieje, ale z drugiej strony nie ma pan może odczucia albo wrażenia, bo ja przynajmniej przez ostatni czas zaczynam to jakoś mocniej odczuwać, że jednak inne tendencje i inne nastroje czy inne wrażenia mamy w kinie dokumentalnym, a inaczej jest z kinem fabularnym w Polsce. Kino fabularne zawsze jest troszkę z tyłu, bo powstaje dłużej, wolniej podejmowane decyzje, ono ma większą inercję. To niewątpliwie kino dokumentalne zawsze właściwie dogania rzeczywistość, nie bywa inaczej i jest świetne w tej chwili, jest bardzo dużo szalenie ciekawych filmów, ale też fabuła to już jest inny rodzaj narracji, więc tutaj to pewna inercja trwa. A ja myślę, że ta inercja dotyczy szerzej w ogóle naszych kręgów ludzi wykształconych. One w wielu wypadkach są jeszcze myślami w XIX wieku, to znaczy właśnie w tym scjentyzmie, w tym, co zapoczątkował Feuerbach i paru innych filozofów tamtej epoki, co prawda przedrzeźniała Agnieszka Osiecka w piosence „Bo świat widzialny jest poznawalny”, to przecież cytat z Engelsa. A tymczasem znikła tajemnica i tylko właściwie dzisiaj nauki ścisłe przypominają, że tajemnica się pojawia na horyzoncie i ona jest jak horyzont, do niej nigdy nie dotrzemy. To nie jest zagadka, tylko to jest wieczna tajemnica, bo brakuje nam środków, żeby pojąć to, co niepojęte. Wydaje mi się właśnie, że kino dokumentalne bardziej nas przybliża do tej tajemnicy albo do odkrywania tej tajemnicy, że ono jest dużo bardziej intymne niż kino fabularne. Ja osobiście przyznam się, że filmy fabularne dosyć rzadko oglądam, a filmy dokumentalne dają nam ten może taki nie do końca skrzywiony obraz rzeczywistości, że on jest nam dzisiaj bardzo potrzebny, że my jako społeczeństwo nawet widzimy to, co dzieje się na festiwalach filmów dokumentalnych, że jest rozkwit tego, że my jednak gdzieś tej prawdy usilnie poszukujemy podświadomie, podskórnie. Nic, nie mogę złego słowa powiedzieć o filmie dokumentalnym, ale też wiem, że on jest zawsze też na pograniczu publicystyki. I na przykład te rewelacje na temat papieża czy kardynała Sapiehy były właśnie dowodem, że film dokumentalny ma ogromny rezonans. To był reportaż, uznajmy. No, nie, jakkolwiek to nazwiemy, to było na pewno nie do końca obiektywne i nie do końca zagłębiające się w zjawisko, samo sobie godne naświetlenia, pokazania i tak dalej. Natomiast rzeczywiście reakcja świadczy o tym, że taki film ma ogromny odzew, to ta żadna fabuła takiego odzewu mieć nie będzie. Wywołał pan do tablicy jednak franciszkańską 3. Jak pan przyjął w ogóle ten materiał? A może nawet nie jak pan sam przyjął, tylko jak pan patrzy na to, co się stało w Polsce po publikacji tego materiału? Zasmuciłem się wszystkim razem, dlatego że akurat nasza krajowa kłótnia o pamięć o Janie Pawle jest moim zdaniem niepotrzebna i niestosowna. A nawet stawiane pytania moim zdaniem są stawiane nietrafnie, dlatego że ciągle ktoś pyta, czy on wiedział. To nie jest dobre pytanie. Pytanie jest, czy on wierzył. Bo gdyby wierzył, to byłby cynikiem, zamiatając to pod dywan, ale ja z tego, co ja wiem, z tego, na ile byłem, no nie byłem blisko, ale jednak znałem go dosyć dobrze,
to przypuszczam, że on nie dał wiary temu, co mu tam na biurko spływało, bo ilość fałszywych donosów, które go zalewały, no to o tym wiem sporo i one były naprawdę powszechne i miały czasem ogromne konsekwencje. Proszę popatrzeć, jak oszkalowano pamięć Piusa XII przez fałszywkę KGB-owską, jakim były materiały do sztuki Namiestnik Kohuta. Ta sztuka obiegła cały świat i przekonała ludzi, że Pius XII był, prawda, hitlerowskim papieżem, a nim nie był, to nie jest sprawiedliwe. I wszystkie archiwa Watykanu to świadczą. Więc siła takiego, powiedzmy, reportażu, czyli dokumentu bezpośredniego jest ogromna, a on nie skłania do rzetelnej analizy, zastanowienia, bo on budzi emocje, on ma wywołać tylko taką falę. I to się udało. Tak, ale chyba właśnie w pewnym sposób przesadnie. No tak jak zeznania ludzi uwięzionych dotyczących kardynała Sapiehy, no wydają mi się mało prawdopodobne, żeby można było im dać wiarę. Myślę, że gdyby tam coś było, to by już to było dawno roztrąbione, już by bezpieka przede wszystkim korzystała z tego w swoim czasie. Ciekawy głos i myślę głos taki zdroworozsądkowy, bo to przecież ksiądz, który przez wiele lat zajmował się służbami bezpieczeństwa, mówię o księdzu Isakowiczu Zaleskim, który powiedział wyraźnie i grzmi wręcz o tym, że jednak archiwa w kurii krakowskiej, w ogóle w kuriach, powinny być jednak otwarte, że powinien być dostęp, że to by można było wtedy zweryfikować dużo informacji i że jednak ta blokada czy zamknięcie też powoduje wiele domysłów, które no tak, to jest taka postawa strachliwa i to jest ta bardzo niedobra XIX-wieczna troska o to, żeby nie zgorszyć maluczkich. Otóż maluczcy są dużo mądrzejsi niż się wielu duszpasterzom wydaje i nie należy tych archiwów na pewno zamykać. To jest tylko punkt przegranej, którą robią ludzie nie mający naprawdę poczucia tego, jak historia się toczy. To my jeszcze wrócimy do filmu, bo o tym rozmawiamy. W najbliższym czasie będzie można z naszym gościem, dzisiaj jest nim pan Krzysztof Zanussi, dłużej porozmawiać, bo w kinie Illusion odbywa się retrospektywa pana filmów i zwieńczeniem będzie to, co będzie się działo w najbliższą niedzielę, będzie z panem spotkanie. Tak, szykuję się na to i bardzo się cieszę, jeżeli państwo dopiszą i będą chcieli o czymś porozmawiać. A tak, to będzie w kinie Illusion, ulica Narbuta na warszawskim Mokotowie. To, co robi chyba kino Illusion, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to jest coś, czego dzisiaj nam brakuje, prawda, w kinach studyjnych, tych przeglądów, tego kina, które gdzieś odeszło, ale jest bardzo ważne dla i budowania naszej tożsamości narodowej i w ogóle poczucia jakiejś jedności, wspólnotowości. No, bardzo dobrze, gdyby to się trochę bardziej odrodziło. Jest kilka ośrodków, które tak działają, bo przecież to kino Gutka jest też czymś fenomenem i to fenomenem w paru miastach Polski. Także ja jestem pełen nadziei, że kino nie zginie na moich oczach, ale gwarancji nikt nie dał. To taka wizja, która nie napawa optymizmem. Nie, kino przecież nie zginie, nie. Myśli pan o tym, że coś może zdominować, że zdominuje nas Netflix, że zdominują nas duże platformy? Wielki kapitał może nas trochę zadusić, ale generalnie potrzeba opowiadania o życiu za pomocą środków audiowizualnych jest niepodważalna. Po prostu to przeszło, już czas Gutenberga przeminął, ja przepadam za książką, ale wiem, że drukowana książka będzie raczej marginesem, a cała komunikacja, cały transfer doświadczeń pokoleń, to co, na czym oparta jest nasza kultura, to będzie teraz bardziej audiowizualne i ma to swoje zalety i wady. Ja cieszę się z zalet, bo przekaz audiowizualny jest łatwiejszy do zweryfikowania. Jak widzę kogoś z nieszczerą gębą, to cokolwiek powie, ja patrzę na gębę, nie na słowa. I to jest przewaga tego, co jest właśnie wizualne. To ja jeszcze pana zapytam, a jaki film ostatnio pan oglądał, który pana zachwycił, zdziwił, a może rozzłościł? Nie, unikam filmów, które mnie mogły rozłościć, bo uważam, że już mogę sobie pozwolić na taki luksus, że nie oglądam wszystkiego. Ale na przykład z radością obejrzałem film Johnny, który odnosi się do człowieka, którego miałem szczęście poznać przez chwilę i który rzeczywiście coś parę razy dotknął takiego już bardzo głębokiego. I jest filmem takim, który powstał pobocznie. Nikt o tym nie, właśnie mało kto się tego spodziewał. To jest dobry znak, że kino żyje. Kino żyje i na pewno
pojutrze, w niedzielę o godzinie 17, 16 kwietnia Kino Iluzjon, proszę sobie zapisać, Liczba doskonała w reżyserii naszego gościa i spotkanie również z autorem, z reżyserem przed projekcją. Tak więc w najbliższym czasie Kino Iluzjon. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio. Pan Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta, producent filmowy, a dzisiaj przede wszystkim w roli reżysera Liczby Doskonałej. Dziękuję za wizytę. Dziękuję także. Godzina 15 już się zbliża wielkimi krokami. Magdalena Uchaniuk, Michał Tęsny i Hania Teracz. Dziękujemy Państwu za te 2 godziny audycji Sztukateria i słyszymy się niebawem.